Siemanko, z tej strony HCB, no bo kto inny może być na tym kanale? Konkurs sadów 2021 NBA za nami i sami widzieliście, co tam się stało. No a moim zadaniem jest oczywiście nic innego jak wyjaśnić wam parę rzeczy, co tam się wydarzyło i po prostu go pocisnąć. Także zapraszam do oglądania, bo dowiecie się dużo fajnych rzeczy. Jedziemy. Pierwsza rzecz. Stwierdziłem, że oczami Dunkera będzie wyglądać różnie za każdym razem. Bo wiadomo, prawa autorskie, te sprawy, ciężko jest mi wrzucić jakiś filmik z NBA i ocenić. I nawet dawaliście mi pomysły, żeby oceniać top 10 wsadów albo Dunks of the Week z NBA. No ale prawa autorskie to nie jest takie proste. Więc dzisiaj, jak widać, nagrywam przed telewizorem w formie takiej, jak na początku oczami Dunkera powstało. I ten filmik będzie składał się swego rodzaju dwóch części. W pierwszej części teraz zrobię wam analizę już po konkursie, czyli taką jak zawsze robiłem, po oglądnięciu tego konkursu 30 razy, przemyśleniu sobie niektórych spraw, przeanalizowaniu każdego wsadu 20 razy i dowiecie się, co o tym myślę. W drugiej zaś części filmiku znajdziecie sobie inną ciekawą opcję, bo w tym konkursie miałem pomoc, a mianowicie udałem się do Krosna Odrzańskiego, do organizatorów turnieju KO Streetball Summer Cup, do Radka, do Wojtka, do Nówki, z tego względu, że fajnie było nagrać z nimi, że tak powiem, w czasie rzeczywistym nasze reakcje na wsady i nagraliśmy również ocenianie na wsady. Jest to fajne spojrzenie przede wszystkim dla was, bo ja jestem osobą, która robi wsady, która również już ocenia wsady, bo już nie jestem aktywnym dunkerem, który jeździ na każdy konkurs i startuje, więc mogę troszkę spojrzeć na to takim obiektywnym, powiedzmy, okiem. A znowu chłopaki, którzy tam byli, organizatorzy, to są osoby, które nie robiły wsadów, ale miały okazję widzieć masę wsadów, bo na turnieju w Krośnie Odrzańskim widzieliśmy chociażby Biednego, Grabowskiego, mnie, Paprota, właściwie każdego dunkera z Polski, więc chłopaki mieli porównanie i jako organizatorzy ocenili ze mną ten konkurs. Także odpalam to, jedziemy z kurwami, bo... Na początek oczywiście co przedstawienie zawodników, nic nowego tutaj nie zauważymy. Cassius Stanley, kto oglądał filmik z moim przedstawieniem i z moją zapowiedzią konkursu, to wie na pewno, ile kto ma wzrostu. I Stanley ma, powiedzmy, 196-198, bo ktoś tam już mnie poprawił, że nie ma 196, tylko 198. Jakby te 2 cm już taką różnicę robiło. Obi Toppin, najwyższy z tego zestawienia. I na pewno już wiecie, co się stało na konkursie, ale ja wam przedstawię to oczywiście swoimi oczami. Obi Toppin i kolejny, ostatni uczestnik, najniższy, bo ma 1,93 m wzrostu, przypominam, nie 1,96 m. Chociaż wiadomo, no to wszystko zależy, jakiego źródła używamy do zobaczenia, ile gość ma wzrostu. Więc Anferni Simons, już teraz staram się mówić poprawnie, aczkolwiek i tak mój angielski nie jest idealny, więc no kurwa, no nie dam rady, nie jestem Anglikiem, panowie. I wiecie co? Spadł łeb. Mamy przedstawienie tutaj jury. Już na grupie u Keep the Beat'a, pozdrawiam Keep the Beat, u wielu innych zacnych osób prowadzących fanpage'e i tak dalej, pojawiły się komentarze, że przynajmniej w tym roku mamy dobre jury. Oczywiście, mamy dobre jury, ale pod względem nazwisk. Pamiętajcie, te osoby to są nieaktywni dunkerzy i nieaktywni zawodnicy. To są też zwycięzcy konkursu wsadów. Josh Smith 2005. Do niego mam sentyment, bo pierwszy konkurs super się przygotował, drugi odpierdolił chujnie. I oni wygrywali konkursy. Josh Smith, to wydaje się, że to było niedawno. Jason Richardson, to jest 2002-2003 rok. Ile lat temu? Policzcie sobie. I te osoby są na bieżąco ze wsadami, ale niestety takimi, które były robione trochę lat temu. Oni nie są w stanie obiektywnie ocenić, czy jakiś nowy wsad zrobiony nad człowiekiem, czy pod dwoma nogami, jest to trudny wsad, bo podejrzewam, że nawet tego w życiu nie spróbowali. I właśnie o to chodzi, że czy widzieliście, żeby skoki narciarskie oceniali, nie wiem, byli skoczkowie narciarscy? W jury niekoniecznie muszą siedzieć osoby, które uprawiały dany sport, bo nie o to chodzi. Trzeba po prostu zrobić nowy system oceniania. Pierwszy sad, Cassius Stanley, cyk, mamy pod nóżką. I jak zobaczycie sobie potem w drugiej części, ja zauważyłem od razu, że to nie jest zwykłe pod nogą. To nie jest zwykłe pod nogą z tego względu, że zazwyczaj jak robi się wsad pod nogą,
i gdy człowiek wybija się z lewej nogi, przekłada piłkę pod prawą nogą. On zrobił tak zwanego tamalacha, odmianę tamalacha, gdzie przełożył pod tą nogą, z której się wybił, czyli wybił się z lewej i od razu musiał zrobić switch nogami w powietrzu, żeby przełożyć i skończyć lewą ręką. Więc naprawdę fajny wsad, pierwsza próba, mocno, czysto, stylowo. Wiadomo, że nie jest to jakaś rewolucja w konkursie, bo widzieliśmy przekładanie pod każdą nogą właściwie już w konkursie. Dziewiątki, ósemki, nie najgorzej, ja za to daję 8 i wcale 8 to nie jest zła ocena, jeśli chodzi o wsad. Pamiętajcie o tym, bo wszystko ocenia się w stosunku do tego, co się też dzieje wokół na konkursie. No i obitopin. No i obitopin. Najlepsze jest to, że jak zrobiłem ankietę na YouTubie, kto wygra, wszyscy na Stanleya. To znaczy nie wszyscy, ale 64% było na Cassiusa Stanleya. Obitopin, poprawka, nabieg z prawej strony. Oj chuj. Zajebisty wsad. To jest the win reverse to hand. Po polsku mówiąc jest to the win, tak się nazywa wsad, skończony dwoma rękami tyłem. Na czym polega ten wsad? On właściwie mógłby nie używać przy the winie, bo pierwszy the win ogólnie nie potrzeba do niego lewej ręki. Odbija sobie piłkę od ziemi, podnosi nogę do góry, wkłada piłkę w ten sposób. I tak jak w pewnym filmiku ostatnio mówili, że to jest to wsad Dmitry Smów-Krivenko. Nie, Dmitry Smów-Krivenko spopularyzował ten wsad, ale to nie jest jego wsad. Ten wsad wymyślił oczywiście nie kto inny jak Jordan Kilgannon i filmiki z Low Rimów, gdzie robi ten wsad w różnych wersjach, są już z 2010 roku. Jak oceniony? Według mnie to jest ewidentne 50. Pierwszy raz zrobiony The Win na konkursie. Wszyscy się ostatnio spuszczali, jak Lawin dał prostszą wersję tego wsadu na rozgrzewce i wszyscy, Jezu, Lawin do Dunk Contest. To jest właśnie faworyzowanie. No i mamy Simonsa. Słaby wsad. Już wam mówię dlaczego. To, co on tu zrobił, on tutaj powiesił piłkę na wysokości 345 cm. Tyle wynosi góra kwadratu. Powiesił ją na minikoszu, wsadził dwoma rękami. Oczywiście, chciał pokazać wszystkim, że wysoko skacze. Ale jeśli chcesz pokazać, że wysoko skaczesz, idziesz na konkurs skoku z wyż, albo zapraszam do Błażowej, poskaczesz na werteku, sprawdzimy ci wyskok. Nie ma tu stylu, nie ma tu kreatywności zbytniej. Jest właściwie pokazanie tylko, że się wysoko skacze. A teraz wam, osobom, które to oglądają, sugeruję, żebyście sobie popatrzyli na nazwiska na przykład w All-Star Game'ie i pomyśleli sobie, kto jest w stanie... Nie zgadzam się z ocenami, dla mnie to jest 7, ewidentna. I nie zgadzam się, i zobaczcie sobie na nazwiska w All-Star Game'ie i pomyślcie, kto by był w stanie wykonać ten wsad. W chuj osób. 3,45 na realia NBA to nie jest rewelacja. No i tutaj wiemy oczywiście, Cassius próbował dwa razy pod dwoma nogami. Wiemy, że ten wsad jest w stanie wykonać, bo widzieliśmy, jak ten wsad robi na filmikach, chociażby w zapowiedzi, którą dawałem. I zjebał tutaj Stanley. Generalnie no wyszło tutaj już takie nieprzygotowanie do konkursu z tego względu, że tak. Nic mu nie da ten wsad, że on wsadzi jedną ręką, bo i tak nie przejdzie. Jego jedyną szansą na wejście do finału było robienie pod dwoma nogami, za które mógłby otrzymać 10, bo nie było z narzutu zrobione pod dwoma nogami, ewentualnie 9. Wsad Simonsa, jak wyciągał koszulkę i pojawiło się Tracy McGrady, od razu wiedziałem, że to będzie 360 pompka. Zobaczycie to sobie na końcu w naszych reakcjach na bieżąco w czasie rzeczywistym, jakie były. I szczerze, ładny wsad. Porównując na przykład do tego, co zrobił przed chwilą właśnie Cassius Stanley, to naprawdę nie najgorszy wsad. No jeszcze tribut do McGrady'ego, no ale stylowo daleko od McGrady'ego. McGrady podkurczał kolana pod klatkę, piersią robił pompkę taką naprawdę bardzo głęboką i było to lepsze. Mimo to naprawdę ładny wsad, tak jak mówię, no mógłbym dać nawet tą 9, bo też trzeba się odnieść do tego, co się działo na konkursie. Nie był to lepszy wsad od Obitopina, ale był zdecydowanie lepszy od pozostałych. Obitopin daje tutaj windmilla, calf windmilla. Calf windmill jest wtedy, gdy zaginamy nadgarstek i trzymamy piłkę już gotową na przedramieniu. Więc zrobił calf windmilla nad dwoma osobami, który naprawdę dobrze wygląda. Bo on jest wysoki, ma pełny zakres, bardzo daleko ta piłka jest, z tym, że jest jeden problem, właśnie ten odpych. Odpych pokazuje nam to, że po prostu nie jesteś w stanie zrobić tego wsadu bez podpórki, bo nie masz takiego hang time'u i wyskoku. Więc to zabiera nam urok tego wsadu. Ale według mnie jest to wsad jak najbardziej na 8 i nie ma tutaj co dyskutować. Tutaj ogólnie sytuacja taka, że no, spudłował pierwszą próbę, w drugiej próbie daje pod nogą z dystansu. Ogólnie no, tak jest zbudowany ten konkurs, że on przed chwilą skakał, poszedł siąść i od razu wychodzi robić kolejny wsad w finałowej rundzie.
No i mamy tu pod nogą z dystansu. I na ile bym to ocenił? Bardzo dobre pytanie. Było dużo kontrowersji co do Zacha Lawina w 2016 roku, gdzie dostał 10 za identyczny praktycznie wsad z osobistego, dokładnie, identyczny. Dostał 10 i wszyscy wtedy się oczywiście stresowali, denerwowali, że powinno być 9 i Gordon wygrał. I szczerze, on jest niższy od Lawina. Ma większe ręce, większy zasięg rąk i wsad pod nogą nie jest niczym trudnym dla takiego zawodnika. Z tego względu, że jak znacie dwutakt, to przy dwutakcie unosi się już prawą nogę do góry i już jesteśmy gotowi do przełożenia piłki pod nogą. Więc dla gościa, który jest skoczkiem z jednej nogi, jest to naprawdę prosty wsad. Dla mnie 8, nie ma tutaj dyskusji. Nie było to nic jakiegoś super rewelacyjnego, ale dalej to był niezły wsad naprawdę. I wiem, że gdyby próbował pewnie 20 razy, to by to zrobił z dalsza. No i Simons. I to jest troszkę parodia dla mnie. W tym momencie przegrał konkurs. Dlaczego przegrał konkurs? To jest zwykły wsad rozgrzewkowy, który jest w stanie wykonać każdy właściwie zawodnik w NBA. Oczywiście pokazują, że tu były oczy. Nie były tu oczy. Zacznijmy od tego, że w NBA jest naprawdę masa mega eksplozywnych zawodników i wiele osób jest w stanie doskoczyć głową do obręczy. Tu kolejny raz nam Simons chce przekazać, skacze najwyżej. Co mi z tego, że skaczesz najwyżej, jak nie potrafisz nic więcej zrobić z tym wyskokiem? Skaczesz wysoko? Zrób coś z tym. To jest zwykły wsad jednoręczny, nie pokazujący nam właściwie nic, poza tym, że potrafisz się zrównać głową z obręczą. Nie o to chodzi w konkursie. Jeśli jesteś taki, brzydko powiem, cwaniaczek, no to wezmę ci Geralda Greena, zobaczymy, jak wysoko potrafisz skakać. On wyskoczy całą gębą na konkursie. Potrafił nawet przecież przy pompce tyłem od boku deski mieć tutaj obręcz, skacząc z boku. Więc to już jest koniec konkursu. Więc sorry Simons, ale nie o to chodzi w konkursie, żebyś pokazał w trzech wsadach, dwa razy, że skaczesz wysoko. I co mogę powiedzieć tutaj podsumowując? Obi Toppin po prostu został wyruchany. Został wyruchany, ale to często bywa. Jury jak oceniało? Oczywiście słabo. Tak jak powtarzałem, nazwiska nie zawsze gwarantują nam uczciwe ocenianie. I według mnie system oceniania powinien być już dawno zmieniony. Najlepszym systemem oceniania według mnie, jest to mój autorski system, powinno być przede wszystkim zrobienie pierwszej rundy i dopiero ocenianie zawodników po pierwszej rundzie i wybieranie po prostu najlepszego wsadu, wtedy ocenianie miałoby to sens. Konkurs, no widać, no mieli ograniczony oczywiście czas na zrobienie tego konkursu, nic nie mogli zrobić, no ale nie tak to powinno wyglądać. No jak taki Obi Toppin albo jakiś inny dunker będzie chciał wziąć udział za rok? Gordon już wie, że nie będzie chciał wziąć udziału za rok, bo po prostu ocenianie jest takie, a nie inne. Czy jestem zadowolony z tego konkursu? Nie jestem zadowolony z tego konkursu. Nie zobaczyłem nic tu przełomowego. Jedynie warto było wstać dla wsadu Obi Toppina, czyli Dewina Rivers z dwoma rękami. Był to naprawdę fajny wsad, którego wcześniej nie było na konkursie. Reszta to... No jeszcze Stanleya. Fajnie było zobaczyć taką modyfikację tego pod nogą. Reszta to niestety bardzo słabe. Znaczy może nie bardzo słabe, no ale niestety takie kurwa... Bez... emocji, wsady, bez, nie wiem, wyrazu. Tak samo w tym konkursie nie było wielkich nazwisk. Wiecie co, to jest konkurs, wiadomo, no każdy chce zobaczyć dobre wsady, ale każdy też chce kogoś dopingować. Wyobrażacie sobie konkurs, gdzie w konkursie mamy, nie wiem, LeBrona, Duranta nawet, czy jakiegoś innego, bardziej znanego zawodnika albo gwiazdę. Ludzie by siedzieli, bo są fanami LeBrona. Są fanami Kobiego byli. Byli fanami Jordana. Ludzie chcieli to oglądać, bo byli fanami danego uczestnika. Teraz niestety nie było tego w konkursie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Teraz was zapraszam na drugą część mojej analizy. I ta analiza jest teraz już właśnie w czasie rzeczywistym z chłopakami z Krosna Odrzańskiego. Plus 18, bo jak widzicie, nagrywam bez przygotowania. Nie, ja nie mam tu żadnej kartki. Nie przygotowuję się do nagrywania tego przed moją analizą. I wszystko, co widzicie, jest naturalne, bez żadnego zajebisty wsad. Tylko moim zadaniem jest właśnie
pokazanie wam, osobom, które nie zajmują się wsadami i nie zajmowały się wsadami, że po tym, jak będziecie oglądać właśnie konkursy, czy to NBA, czy to konkurs jakichś dunkerów, to będziecie w stanie rozróżnić, czy goś robi właściwie trudny wsad, czy prosty. Bo nie zawsze wsad, który wydaje się trudny, efektowny, jest trudny. Czasem najbardziej efektowne wsady są banalne. Także lecimy teraz z drugą częścią, a ja w tym momencie już wam dziękuję za oglądnięcie. Wbijmy tutaj 20 tysięcy wyświetleń, bo od was zależy. Naprawdę, ja powtarzam w każdym filmiku. Ja nie jestem gościem, który zajmuje się marketingiem, nie znam algorytmu YouTube'a. Wiem jedynie, że żeby się rozwijać, no niestety te zasięgi musimy zwiększać, a ja sam tego nie zrobię. Wy to robicie. Dziękuję wam bardzo za oglądnięcie tego. A teraz lecimy z hardkorowymi kurwami na sam koniec, bo tylko tak to mogę nazwać. Piona, siemano, nara elo. Cisza, wsady, on nie da. Tego musisz nie dawać. Tego musisz nie dawać. Nie. Chcisz troszkę? No, no wygrał! Dycha! Dychę daję! Dycha! Wygrał! Ja jestem coach Taylor, ja dychę daję. Dycha. Ja dycha. Dycha. Ja wygrał. Obniżony kosz. Ja dycha! Dycha! Człowieku! Ale weź dam ich ryk tutaj. Psycho, dycha. Nie doskoczyła. No bo nie ma też się skończy, nie? Na przykład Chris Paul nie... Chris Paul na przykład też nie zrobił lay-upa, ale doleciał na przykład. Doleciał. Wiesz, kogo wsady lubiłem w NBA z takich wielkoludów? Czy jest w ogóle sens przyrównywać kolesi, którzy skaczą w NBA? No. Do kogo? Robią wsady? No. Do dunkerów. Oczywiście. Gordon pokazał, że można na lajcie. Gordon jest lepszy od dunkerów, kurwa, szczerze. No na pewno lepszy jest od dunkerów zawodowych. No dobra, teraz pytanie, czy połowa tych, kurwa, zawodników z NBA po prostu nie robi lepszych paczek niż przedniby? Robią. Połowa, ale nie połowa. Znaczy, powiem ci tak, ja zawsze uważałem, że goście z NBA są lepszymi dunkerami niż zawodowi dunkerzy. Macie Gordona, który odpierdolił na 13 wsadów, czy na 12, ile tam zrobił. Chyba 10 zrobił, których nie było wcześniej zrobionych na konkursach. Z czego zrobił wszystkie najlepsze wsady, jakie nie mogą sobie nawet poradzić pro. Dobra. Ale tak samo wielkim przegranym konkursu wsadów był Iguodala. Na przykład zanim Prodan... Iguodala zrobił rozpierdol, za plecami zrobił... Za plecami zrobił... Tego jeszcze nie było na prodankerskich nawet konkursach. I na przykład wszyscy się spuszczają nad lawinem, że goś dał tego Space Jama z narzutu pod nogą i z drugiej strony wsadził. Iguodala w ostatnim wsadzie to zrobił z kozła. Ale najlepsza paka właśnie od tyłu tablicy odbita to była też Iguodali, bo Iguodala aż tak się przetarł ryjem. Po krawędzi tablicy, nie? I ogólnie to jest tak, jeśli chodzi o dunkerów tych z NBA. Gdybyśmy wzięli Vince'a Cartera, gdybyśmy wzięli Gordona i tak dalej... I po prostu miałby wystartować w konkursie... Trenować wsady przez rok! Nie, niszczy. Myślę, że nie musiałby, tylko wiesz... Niszczy. Chodzi o to, że... Carter powiedział, że jak on w swoim słynnym konkursie wsadów, nie? To było w tym Netflixowskim chyba dokumencie, nie? Carter Effect. No. On podszedł do pierwszej próby i on nie wiedział, jakiego wsada będzie. Odpal może już ten po studio. Dobra. Ogólnie Carter jest bliżej. Akurat szczerze, Carter pierdolił wtedy głupoty. Wyłącz tego YouTube'a. Bo on był podjarany, bo namawiał strasznie Tracy'ego McGrady'ego do tego startu, to też nie wierzę, że się nie przygotował. Nie? Ale nie, no Carter by akurat te głupoty gadał, że... Okej, okay, i wpisz w wyszukiwarce NC plus Go. No. Co? On pierdzielił głupoty, że nie wiedział, co robi, bo 360 mila to on już robił z 5 razy na... Teraz w TV? Na Charity. A powiedział, że pierwszy raz... Na teraz w TV? Lepiej bym wydał nie z nią badankę. I'm preliminary put my name on the 2000... Który był? 8? Dunk contest. 2077 in Cyberpunk's real big gamer and I am big dreamer. Simons, nie Simons. Simons. Chyba, że źle to się nauczył. Nie zadam żadnym autorytetem, żeby mówić mi jak było. Właśnie. Nie potrafię czeleć dobrze napisać, to co mi tu będą pierdolić? No, co to jest? Ej, co to
to jest kurwa za stacja, co pisze Czalangę. Czalangę. Jak oni napisali? Czalangę. 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 To jest wiarygodna stacja. Może oni w Pokémony grają Charizarda. To jest ten sam poziom co PiS, nie? Zakłamują rzeczywistość. Czarny chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że numery na ten konkurs sponsoruje moja firma. A tonery nie są tanie. Jo, czy upas. Ślijcie do nas. Wygląda jakby go pszczoły puchlały, chłopie. W pasiece pracuje teraz cały czas. Spuchnięty na twarzy. Patrz, kurwa. Dobrze zajebał. Będzie, no. No, tak myślę se. Ładnie to było dynamicznie, takie no. Ej, dobrze zajebał, stary. Pierwsza próba, gwóźdź. Ja tam... I co wsadził? Czekaj. A nie! Pod lewą Betela. Tylko wiesz co, ja nie mogę rozgryźć teraz tego pod nogą, bo skoczył z lewej nogi i przekładał pod lewą nogą. On zrobił tamalacha takiego. Czyli przekładał pod tą nogą, z której się wybił, więc zrobił takie trudniejsze pod nogą. Ej, to wygląda strasznie, chłopie. On to wygląda jakby miał jakąś wadę wrodzoną. To ty 44 dużo dostał? Nie, to w miarę, nie? Tam dostał dziewiątki, ósemki. Same dziewiątki, nie wersja. No kurde. No to tak w miarę, tyle, że dobrze, że chociaż zajebał, czy stoi w pierwszej próbie. Kurwa! The Wina dał dwoma rękami, chłopie, tyłem. O chuj, dycha, chłopie, jeśli dobrze widziałem. Nie, powtóreczka. The Wina zrobił tyłem, zajebał, chłopie. Powtóreczka? Nie, bo to... Chyba tak, chłopie. Czekaj, patrz. The Wina tyłem dwoma łapami, chłopie. Cyk. Zajebiście, chłopie. Rozjeba ten konkurs, chłopie. A ja bym powiedział. Kuś naszych chłopie ustaleń. Jak zapisywałeś faworytów, to powiedziałem, że nikt z dostopi na nie da to topi wygra. Też chłopak się wyróżniał w tym. Boże, jest. Mały kosz. No i ja już nie lubię. Tak nie, tu już odpierdziwać. Kurwa, wiesz co? Dobra, ma na wysokości góry kwadratu 3,45, nie? Gałę, no troszkę... No długo się będzie zaczynać na 3,45. No i co? I trudność tego wsadu będzie, że ją stamtąd ściągnie i do kosza do. Ej, jak zrobi z tego windmilla, to szacun, bo windmilla. Jak ściągnie windmilla z góry... A czemu on dobiega, patrząc tak od tyłu? Na skok lewa, prawa. Gówno. Gówno, szanowni 3,45. Ja 6 daję. 7. Znaczy wiesz, 6 to jest wykonany wsad, taki kurwa jakikolwiek. No ale przecież to był wsad wykonany właśnie. No wiesz, no chyba chciał pokazać tylko, że wysoko skacze, ale ma to zasięg, White, tak. White Coward to by to z miejsca zajebał, nie oszukuję się. Ty. Ej, gdzie miał łeb? Ty widziałeś, że popatrzył? Miał łeb? Że popatrzył? Nie, nie popatrzył. Był wysoko, ale nie popatrzył. Może nie grzeje, patrz. Czy był wysoko? Był wysoko, ale nie. Ty możesz na jedną fryzurę, on ma 20 cm. Nie. Będzie pod dupą. Tak, pod dupą próbuje, no. Zarzutu. No. Czy miała polegać nowość? Co by pod dwiema nogami miał przełożyć, to takie też już bywało. No bywały takie sytuacje. Ten, który mówi, to jest debil, bo raz tylko była taka sytuacja, przecież jak zrobił to Gordon. Ale nie dotknęła piłka obręczy. Próba to jest chyba dotknięcie. Nie jesteśmy w Europie. Tutaj jest potrzebny czas antenowy. Już zmienił. Oczywiście, i nie wsadził. Zwykle. A nie, no są. Nie powinien zmieniać. Nie powinien zmieniać. Idzie na łatwiznę. Znaczy przede wszystkim chce zrobić wsad. No ale co mu ta łatwizna? Odpadnie i tak. Jest, ale skacze w chuj. Zajrzał go, co mi się wydaje. Nie wydaje się co. Tego, no. No, Lawin klaszcze. Badylowy wsad to był taki. Badylowy wsad. To był wsad Badyla. To był tam taki, kurwa, no. Dla mnie ósema, no. Zobaczcie jeszcze sobie, jak wygląda. Ciekawe, czy ma takie dobre kanie. Ja mam jeden za to. Ja już wtedy. Ja daję 7. Może wysoko. No. Nie, no wysoko, ale na tym poza. Wysoko, no i okej. Z całym szacunkiem. Ej. Taki, jedną gwoździa takiego, no. Gwoździa, z jedną rzeczą. Lawin parę lat temu dał z osobistego, też to ma hołka z alejupa.
Więc no kurwa. Dobra, 6, 7 moim zdaniem. 7. Tyle 7? Odpych będzie, tylko Winbill pewnie. Kurwa, bez patrzenia wiem, jak się zbierają. Czy jest to możliwe? Komentatorzy są mistrzowie. Jest to możliwe w meczu. No, ustawia mu się dwóch obrońców. Przesłożenie nad kimś w meczu jest możliwe. Jest pokazał możliwe, to, no, ale... Gdzie to było? Na Olimpiadzie kiedyś? Tak, Carter. Carter to zrobił, nie, tak? Nie wiem, kto to jest w ogóle. Carter? Nie. To kojarzy się. Sprzedawca pizzy z Korozmarzyńskiego. Nie znam Cartera. Dobrze. Dobrze zajebał, ale to jest jednak paskudny odpych dla mnie. Osiem? No. Czy wiesz co, powiem tak. Ja sobie zobaczę jeszcze raz. Tak. Żeby nie było, że nie promujemy trochę turnieju, na naszych turniejach odpychów takich bezczelnych nie było. To nie tak. Szczerze? Malutki był ten odpych. Nie, błagam cię. Nie, patrz, odtąd idzie. Kurwa. To jest dużo. Ogólnie wygląda dobrze, ale szczerze powiem ci, że rozgrzewam się teraz 15 minut i napierdalam takiego samego. To jest prosty. Róbmy to. Jeszcze raz zagięty na dwie. Róbmy to. Jest za 6/4, 15 po 4 jesteś na boisku do kosza, jak się zapalę światła. Nie, mam lekkie naderwanie czworobłowe, ale nie mogę. No tak. Oświadcza się mu na... A nie. Ja bym też to zrobił, ale też mam lekkie. 8. Przez 8? Tam Leonard. No to ja już ci mówię, jakiego on zrobi wsadą. Ja mówię, jaki zrobi. Zapierdoli 360 pompkę. Z narzutu. 360 pompkę z narzutu. No jak to robi, to dycha jest. Wow! Dycha. Mówiłem. To była paka. Była zajebista i tak samo McGrady miał za nisko ocenioną tą pakę. To jest fajna paka. Wiesz co, ja mu dziesiątki nie dał, ale dziewiątkę by mu na pewno dał. Ale wiesz co, to jest ostatni wsad. McGrady ładnie. To jest ostatni wsad tej serii. Ładny był. Patrząc na wszystkie pozostałe wsady i patrząc na to, że i tak Cassius odpada, to mogę dać... Nie, no dobrze starcze, lata. Słuchaj, widowiskowe moim zdaniem to było fajne. No i coś pompka, 360. To pompka, dobra. Ale... I zaskoczył mnie tym, dobra. Że to jednak nie jest Carter, tylko McGrady, tak? Fajnie, no zaskoczył mnie. Patrz, mówiłem... McGrady lepiej. No nie, no lepiej. Lepiej, nie lepiej, bo McGrady podkurczał kolana pod klatkę piersiową. A tamten ostał. Ta pompka była taka... Przykurczona, nie? Ale bardzo fajnie. Dobra, ma dziewiątkę. Ja mam dzisiaj, jak ci powiedziałem, dycha. Czyli 30. No tak, u nich też 40 było. Ta dycha nikogo nie strzeli, bo Cassius i tak... To jest też takie, że wiadomo, oni wychodzą po kolejności punktów, ale patrz, dopiero wsadzał Topin i od razu wychodzi kolejną patę robić. Bez przerwy. No dobra, no trzeba to trzeba. W sumie nie odczuję, bo co to jest. Ciekawe jest to, raz skoczyć. Co teraz będziecie robić? Wiesz, tu nie jest... dupą na wcale tu nie są jakoś mocno wyskakani, gdzie on tam sam. O Jezu, chyba będzie walił jakiegoś osobistego. O, chciał jak Lawin zawalić, nie za osobistego. Trumny pod nogą Betela. Tak, pod nogą po prostu próbuje zajebać. Ale z trumny. Tak. Okej. Ale takie rzeczy... Pół kroku za osobistym. Tak. Gdyby to był gdzieś tam z osobistego... Wiesz co, ludzie też muszą wiedzieć, że pod nogą z jednej nogi to jest naprawdę prosty wsad. Bo jak skaczesz z buta, to automatycznie unosisz prawą nogę do góry. Dla gościa, który ma takie ręce jak on, to właściwie patrz tu. On podniesie prawą nogę... I on już jest... I on już jest pół ruchu mu zostaje. Tak. Lawin był niższy... No Lawin był niższy ile od niego? No dobra, no 8. Lawin dostał dziesiątkę i wszyscy się spuszczali, że jest nieuczciwie. A powinien dostać dziewiątkę, to jest tak samo. Ja 8. 8. Naprawdę? To się wydarzyło? Nie, serio. No całował obręcz? Nie, proszę, co? Nie, po prostu A on zrobił tak. Przepraszam. Znaczy on w ogóle... on chciał wygrać, czy co? Bo... Nie, czekaj, on chciał pokazać, że całuje obręcz. Pocałował, czy popatrzył? Wow, a, że całuje, popatrzył. Jest koczek przekurwiony, no łeb nad obręczą, masakra. Tam nie doleciał wcale, prawda? Jest! Oczami jest prawie na obręczy, ale to nie jest wsad konkursowy. Ale to nie jest konkurs w
to wyżej. Tak. Bo wiesz, ja bym chciał pokazać, kto jak skacze, no to bierzemy skoczka z Wysz albo Geralda Greena, bo też Gerald Green to napierdalał te szpaki. Gerald Green przecież sobie ten, świeczkę zdmuchnął. Świeczkę zdmuchnął, ale chuj, nie było widać tam, że ma głowę wysoko. Ty, a właśnie, a powiedz mi, jak on robił wsada w samych skarpetach... Betela pod nogą. No dobra, ale okej, to właśnie, jak to jest, to była mega, jakby sobie zaniżył... Sorry, no ja... To nie było strasznie trudne dla niego. Dobrze, ja rozumiem zasięg no też jego wyskoku i tak dalej. To... No jak chcecie. Ja pamiętam... 8. Dla mnie 7. 7 nawet, bo dla mnie to jest niżej niż tego Topina, nie? No jasne, no kurczę. Wiesz co, po pierwszym skoku już pokazał, że wysoko skacze. W drugim wsadzie zrobił ok, trzeci pokazuje znowu, że wysoko skacze. Dobra. Nie ma wątpliwości. Dobra. Czyli ile to wychodzi same 7-ki? W meczu. Simons wygrał. Jedna próba tylko była w finale? Tak, jedna próba inicja sędziego. Simons. Skurwiło ich. Ogólnie ich skurwiło, ale dobra, nic nie będę mówił. Dobra, poczekaj. Żeby być tego. Z każdego kurwa konkursu za dwie zapamiętamy. Co pamiętasz z tego? Dewina. Tylko i wyłącznie Dewina. Dewina. Dewina Topina, tak? Nic więcej tutaj naprawdę nie zapamiętam. No okej, okay, no i w miarę fajne przypomnienie wsadu McGrady'ego. Ale Dewin to jest klasę wyżej jednak tutaj wsad, który był. Nigdy nie zrobiony i to jeszcze tyłem. Czyli dalej kurwa NBA z się. Czemu dalej? Właśnie ostatnio mieliśmy nawet dobre te konkursy wsadów tam. Ej, właśnie wiesz co, to będzie jeden problem. Te konkursy, które były w 2016 i 2020. Będziemy to wspominać. Przepraszam bardzo, ja chciałem sprawdzić, kto obstawiał Simonsa? Ty. Kto jeszcze? Nikt. Znaczy, że kto się lepiej zna. Wy, zdecydowanie, wy dużo widzieliście konkursu. Ten konkurs był na takim poziomie, że nieważne, nie interesuje. Na pewno nie będę za chwilę wojny wytaczał na Twitterze, że Topin okręcony, bo totalnie lata mi koło dzyca, to wygrał. Serio, po prostu. Tak, liczyłem na to, że będzie tak, jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, tak? Że są oni nieznani i się naprawdę przygotują i wykręcą coś jeszcze. Ruchaj, idę spać. Jak zobaczymy się Ty, proszę cię zakończ tak tę filmę. Ruchaj, idę spać. Tak zrobię.